30 lipca. Maryja, Matka Kościoła. W krwi Chrystusa. 21 listopada 1964 roku papież Paweł VI podczas trwania Soboru Watykańskiego II ogłosił uroczyście Maryję Matką Kościoła z przemówienia na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II. Oto dlaczego w wizji Kościoła należy rozważać cuda, jakie Bóg zdziałał w osobie swej Matki. Znajomość prawdziwej nauki katolickiej o Maryi będzie zawsze kluczem do właściwego zrozumienia misterium Chrystusa i Jego Kościoła. Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę, Matką Kościoła, to jest Matką całego ludu Bożego. Jak Boże Macierzyństwo jest podstawą specjalnej więzi Maryi z Chrystusem oraz fundamentem jej obecności w ekonomii zbawienia dokonanej przez Chrystusa Pana, tak też jest ono zasadniczą podstawą stosunku Maryi do Kościoła. Maryja bowiem jest Matką tego, który od pierwszego momentu swego wcielenia w dziewiczym jej łonie złączył w sobie jako głowie swoje mistyczne ciało, którym jest Kościół. Stąd Maryja, jako Matka Chrystusa, jest również Matką wszystkich wiernych i wszystkich pasterzy, to znaczy całego Kościoła. Refleksja. Tytuł Matki Kościoła stanowi niejako streszczenie wielkiej miłości. Maryja daje Kościołowi Zbawiciela, aby dla każdego człowieka był światłem prawdy oraz narzędziem zbawienia, rodząc się w jego sercu przez wiarę oraz łaskę i aby mógł on rozeznać, jaki plan ma Bóg wobec niego. Maryja dała Jezusa światu z niezmierzonej miłości do Boga i ludzi, których czule przygarnia do swego macierzyńskiego serca. Ona widziała nasze dusze, nasze wnętrze w świetle boskiej krwi. Jej miłość do ludzi wytryskuje z mocy Ducha Świętego, który tak jak przynaglał Jezusa do przelania swojej krwi, tak wypełnił i wypełnia serce Matki niepojętą czułością do Jezusa, który złożył najwyższą ofiarę swojego życia na krzyżu. Tak jak krew Chrystusa stała się więzią łączącą Boga Ojca z ludźmi, tak połączyła ona również z ludźmi Maryję. Podczas swojego życia, przez dary Ducha Świętego, Maryja dogłębnie zrozumiała, że owocem boskiej krwi jesteśmy my, przeznaczeni do tego, aby przez łaskę stać się przybranymi dziećmi Ojca oraz dziedzicami Jego chwały. Maryja, przebywając w wiecznej chwale, nadal spełnia swoją misję macierzyńskiej opieki nad człowiekiem, aby dusze nie zostały zgubione, ale pozyskane na nowo, odziane w szatę przenajdroższej krwi. Dlatego nawrócenia poszczególnych ludzi noszą zawsze ślad dyskretnego, ale skutecznego orędownictwa Matki, naszego Pana. Zaraz po Chrystusie oraz przez Jego zasługi to właśnie Maryja jest ukoronowaniem dzieła zbawienia. Z hymnów maryjnych nieznanego autora z około X wieku: O święta Pani świata, przesławna niebios królowo, jaśniejąca gwiazdo morska, przedziwna dziewico matko, wejrzyj na nas, o słodka córo, rozbłyśnij już. O dziewico, przynieś nam ten szlachetny kwiat, którym jest Chrystus, Bóg i człowiek. Oto my obchodzimy uroczystość Twoich narodzin, dzień, w którym Ty, potomkini uprzywilejowanego rodu, zajaśniałaś światu. Dzięki Tobie my jesteśmy zarówno bytami ziemskimi, jak i mieszkańcami niebios, żyjącymi w przedziwny sposób
w tym niebiańskim pokoju niech będzie chwała Trójcy Świętej na wieki wieków, za wyrokiem której Ty jesteś nazywana błogosławioną Matką Kościoła. Prośby. Zwróćmy się wspólnie z naszą modlitwą do Maryi i wołajmy: Wysłuchaj nas, Matko Kościoła, aby nasze życie było zawsze żywym świadectwem Ewangelii. Wysłuchaj nas, Matko Kościoła, abyśmy potrafili naśladować apostolską gorliwość Jezusa i Maryi w zbawianiu wszystkich ludzi. Wysłuchaj nas, Matko Kościoła, aby krew Chrystusa nieustannie przemieniała nasze życie. Wysłuchaj nas, Matko Kościoła, Boże Wszechmocny, który w swoich tajemniczych planach zbawienia wszystkich ludzi zechciałeś złączyć Maryję z dziełem odkupienia swojego Syna. Dozwól nam cieszyć się jej wstawiennictwem u Jezusa, swojego Syna, abyśmy mogli Cię wielbić i wiernie Tobie służyć. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem, widzisz wbite gwoździe stopy Twego Syna. Już mrok zapada, gasną światła dnia. Dziś proszę, Matko Cię, umocnij mnie w cierpieniach dnia i pomóż mi wytrwać w nich. Tyś stała tam u Syna stóp i razem z Nim cierpiała.